Myśmy mieli świetną konstytucję przed wojną. U nas w konstytucji było przewidziane, że rząd może istnieć poza granicami kraju. When the Russians advanced from our back, then the Polish government had to leave, still on the base of our constitution, because it allows, it even recommends the Polish government to continue the activity abroad if it cannot act in the wartime in Poland. W 1939 roku prezydent rozwiązał Sejm i Senat. W grudniu powołał Radę Narodową. W styczniu 1940 roku Ignacy Paderewski został pierwszym przewodniczącym tej Rady. Zgromadziliśmy się tutaj na gościnnej ziemi Francji na pierwsze posiedzenie Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Rada Narodowa, której uroczystym otwarciu dzisiaj uczestniczymy, jest jedyną reprezentacją narodu. Powstała ona z mojej inicjatywy, którą solidaryzował się rząd i którą zaaprobował pan prezydent Rzeczypospolitej. Gdzie żywie Polak, tam polskie niezłomne serce bije nadzieją zwycięstwa. Wytrwajcie, a zwyciężycie. Nie zginie Polska, nie zginie. Żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości. We had to restart our activity as Polish government in the beginning in France and later after the collapse of France in England. W pierwszych fazach konfliktu przewaga była po stronie napastnika tak dalece, że oto w całej Europie te wyspy brytyjskie jedyną stanowią dzisiaj przeciwko niemu ostoję. Przenieśliśmy na nie sztandar Rzeczypospolitej. Przed nami jest olbrzymie zadanie. Jest nim wygranie wojny. Temu przede wszystkim dziełu i organizacji polskich sił zbrojnych poświęcamy razem z Wielką Brytanią całą swoją energię. It has been my privilege to come to know your Prime Minister and Commander-in-Chief, General Sikorski, whose leadership, energy and unfaltering confidence is a source of great encouragement to all who meet him. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary. Rząd roztacza opiekę nad uchodźcami we wszystkich centrach polskiego uchodźstwa, jak w Iranie, Palestynie, Indiach, Afryce Południowej i Wschodniej, w Brazylii, Argentynie, w Portugalii, Hiszpanii, Algierze, Meksyku i tym podobne. Obywatele polscy znajdujący się w Rosji są nieustannie przedmiotem naszej troski. 1,5 miliona ludzi zostało wywiezionych w głąb Rosji. Ja byłem też jednym z tych ofiar. Ja straciłem brata i siostrę, malutkich dzieci. To nie były wakacje. Jak było podpisany Majski i Sikorski ten pakt, to wtedy już mogliśmy wyjeżdżać do armii Anders przez Kaspijskie Morze do Persji. To była bardzo mała cząstka ludzi. Przecież do tego terytorium olbrzymiego Rosji i do wielu niedostępnych zakątków było wywiezionych setki tysięcy. Do wielu nie doszła nawet wiadomość na temat tego zwolnienia. Potem przyjechaliśmy do Anglii, też nie było najlepiej. Tego angielskiego się nie znało. Na ulicach mieliśmy napisane Poles go home i tak dalej. To nie było takie przyjemne. Cały naród polski okrył się żalobą. Zginął na posterunku szef rządu polskiego i wódz naczelny generał Władysław Sikorski. Z krajem jesteśmy w jak najbliższej łączności i zespoleniu. Tutaj reprezentują Polskę pan prezydent i rząd, Rada Narodowa Rzeczpospolitej Polskiej i Polskie Siły Zbrojne. Tam w kraju
podziemiach pracują z największym poświęceniem. Delegat rządu Rzeczpospolitej, Krajowa Reprezentacja Polityczna i Armia Krajowa. Państwo polskie nigdy nie przestało istnieć. Zimę wojny zwracam się do was z uczuciem serdecznym, z oddaniem pełnym, z podziwem i z szacunkiem. Z bolesnego oddalenia dzielimy z wami wasze cierpienia, waszą wiarę i wasze nadzieje. Wzywam wszystkich Polaków, by się skupili wokoło prawowitego rządu Rzeczypospolitej, nie szczędząc swych sił dla poparcia jego wysiłku. W Polsce wciąż nie jest zdane czcić święto wyzwolenia. W ciągu 64 strasznych miesięcy niemieckiej okupacji miliony Polaków oddało życie, walcząc o polskie prawo do prawdziwej niepodległości. Widzimy, że dzisiaj pomału wynaradawia się Polska. Wierzymy, że to się zmienić musi. Polska suwerenna dziś jest przedstawiona tu przez pana prezydenta. Jedynym rządem legalnym, bo z jego woli wyłonionym, jest nasz rząd tutaj w Londynie. Droga nasza do Polski jeszcze zamknięta. Jak długo w Polsce rządzą obce bagnety? Wojna się nie skończyła 8 maja 1945 roku. Przecież trwała bardzo zacięta walka w wyeliminowaniu Armii Krajowej. Naszym wrogiem jest przede wszystkim zawsze ten, który okupuje kraj i trzyma Polskę w niewoli. Jesteśmy teraz jeszcze rozłączeni, ale wiemy, że rozłąka jest tylko czasowa.